serdecznie wszystkich warszawiaków. Jestem ze Szczecina, nazywam się Roxana Kacprzyszak i przyjechałam tu do was powiedzieć wam o wielkiej miłości, której doświadczyłam. Rok temu robiłam obrzydliwe rzeczy. Bzykałam się z chłopakami, z dziewczynami, nic mnie nie obchodziło. Spałam więcej niż jadłam. Jak nie miałam przy sobie 5 gram marihuany, to mnie normalnie trzepało. Stresowałam się. Nie byłam w stanie nic zrobić, gdy nie miałam przy sobie marihuany. Do tego dochodziły różne inne narkotyki. Alkohol, wszystko. Po prostu czułam bezsens życia. Kiedy byłam dzieckiem, bardzo dużo złych rzeczy mi się wydarzyło i wydawało mi się, że gdyby Bóg istniał, to mnie by się to nie przytrafiło. To było egoistyczne i ludzie, kiedy patrzę na was, widzę to samo. Widzę to samo, co miałam jeszcze rok temu. Bezsens życia. Nie wiecie, co zrobić ze sobą, swoim życiem, a ja mam na to rozwiązanie. Doświadczyłam tego raz porządnie, a teraz doświadczam codziennie. Codziennie doświadczam Bożej miłości. Wiecie, 2000 lat temu był taki człowiek, nazywał się Jezus Chrystus. Jezus z Nazaretu. Chodził po ziemi i robił to, co my. Tylko, że to były inne czasy, ale ludzie byli ci sami. Mieli te same problemy. Mieli te same zmartwienia i smutki. Mieli te same choroby. On wypełnił prawo. Nikt nie jest w stanie wypełnić Bożych praw. Nikt nie jest w stanie być w pełni dobrym. I dlatego chcę ci powiedzieć, że z uczynków swoich, dobrych czy złych, nie jesteś w stanie wejść do nieba. Ja też myślałam, tak jak ty myślisz teraz, że kiedy będę dobrym człowiekiem, kiedy będę robić dobre uczynki, to stanę przed Bogiem i mu powiem, że Boże, no dobra, zgrzeszyłam, ale zrobiłam to dobrego, tamto dobrego. Nie, to nie jest tak. Ty musisz przyjąć wybaczenie. Ty musisz zrozumieć to, że potrzebujesz przebaczenia. Przebaczenia, które dokonało się na krzyżu. Jezus jak magnes wciągnął wszystkie twoje grzechy, wszystkie twoje choroby. Jeśli nęka cię jakaś choroba, przyjdź tu do nas. Jest nas tu trochę. Położymy na ciebie swoje ręce. Zostaniesz uzdrowiony. Bo w nas żyje żywy Bóg. Narodziliśmy się na nowo. I ty, jeśli chcesz iść tam, a nie tam, jeśli chcesz iść do nieba, musisz narodzić się na nowo. Nie możesz ze swoich uczynków doświadczyć Boga. Nie ma innej drogi, jak tylko Jezus Chrystus. Trzeba się stać homologą do Niego, czyli wyznać ustami swymi, że On panuje w twoim życiu. Oddać swoje egoistyczne panowanie nad twoim życiem i oddać Chrystusowi panowanie. Ale żeby to zrobić, musisz uwierzyć. Musisz uwierzyć. Wiara to pewność tego, czego nie widać. Boga nie widać, ale poczujesz Go, jeśli Mu oddasz panowanie nad twoim życiem. I to jest jedyne rozwiązanie. Jezus Chrystus musi przejąć panowanie nad twoim życiem. Ty musisz narodzić się na nowo z Ducha Świętego, żeby zaznać Boga, żeby zaznać zbawienia tu na ziemi. Zbawienia od grzechu, zbawienia od chorób, zbawienia od zniewoleń i pójść do nieba. Kiedy poznasz miłość Bożą, wszystko stanie się dla ciebie realne. Zaczniesz dostrzegać więcej rzeczy. Zaczniesz dostrzegać sens życia. Twoje życie całkowicie się zmieni, ale ty musisz podjąć decyzję. Musisz podjąć decyzję. Gdzie chcesz być teraz? Czy to miejsce, w którym jesteś teraz, jest twoim wymarzonym miejscem? Musisz poznać Boga, a żeby Go poznać, to musisz zapragnąć w swoim sercu Jego miłości.